Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj nagrywam odcinek, w którym to wy, widzowie, moi obserwatorzy z Instagrama, będziecie decydować o moim dniu. Bardzo wiele wiadomości dostawałam, żebym nagrała taki film, jakoś tak się nie mogłam nigdy zebrać i w końcu dziś jest ten dzień, dziś stwierdziłam, że dobra, nagrywamy. No i co? Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Jak widzicie, ja jestem w piżamie, więc biorę swój telefon i zaraz muszę się wam doradzić, co ubrać. Może ja wam najpierw pokażę, co tutaj jest w ogóle do wyboru. Mamy do wyboru dwa outfity i są to dresy i jeansy. Szczerze mówiąc, wolałabym, żebyście wybrali dresy, bo te jeansy są strasznie niewygodne. Ale dobra, zapytamy się, zobaczymy, co wybierzecie. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj nagrywam odcinek, gdzie to wy, moi obserwatorzy z Instagrama, decydujecie o moim dniu. I pierwszym wyborem waszym będzie mój outfit na dzisiaj. W kolejnym story pokażę wam, jakie mam outfity do wyboru i decydujcie. Dobra, dodałam już ankietę na Instastory. Myślę, że będziemy czekać tak jakieś 5-10 minut i w tym samym czasie dodam od razu, jak mam się pomalować. Ja ostatnio, na pewno wszyscy wiecie, bo mówiłam o tym już chyba kilka razy, obejrzałam ostatnio serial Euforia i tam dziewczyny miały takie błyszczące makijaże, brokatowe i tak dalej. Ja się strasznie zajawiłam i kupiłam sobie ostatnio w drogerii właśnie różne takie brokatowe cienie, brokatowe eyelinery i tym razem pytanie do was będzie takie, czy mam się pomalować normalnie, tak jak się maluje na co dzień, czy jednak coś poszaleć z tymi cieniami i lecieć w takie bardziej brokatowe, kolorowe kolory, tak. I od razu druga opcja do wyboru, chodzi oczywiście o makijaż. Zdecydujcie, czy mam się pomalować normalnie, tak jak się maluje na co dzień, ale mnie prześwietliło, czy mam użyć brokatowych eyelinerów i brokatowych cieni. O, wygrywają dresy, dobra, wygrywają dresy, ale się cieszę. Mam nadzieję, że się nie przegonią. Serio, dresy to jest najwygodniejsze, co może być. Przez to, że teraz stały się takie popularne właśnie przez to, że musieliśmy wszyscy siedzieć w domu, wszystkie marki zaczęły robić dresy i pamiętam, że ja zawsze mówiłam, że dresy są takie, wiecie, nic w nich nie jest specjalnego i tak dalej, a teraz za każdym razem, jak wchodzę do jakiejś Berszki czy coś, to biorę sobie jakieś dresy i się strasznie zakochałam w nich. Dobra, na Instagramie już zdecydowaliście i mamy 5700 głosów na dresy i 4200 na jeansy, więc na szczęście wygrywają dresy. A jeżeli chodzi o makijaż, to podobna sytuacja, w sensie 4900 na brokat i 2800 na zwykły makijaż, więc ja się przebieram i widzimy się za chwilę. Dobra, ja już się ubrałam, pomalowałam, wyglądam tak. Podoba mi się ten makijaż, testowałam go, teraz drugi raz go jakby wykonywałam. Wcześniej użyłam innego eyelinera i nie było go aż tak widać, ale ten złoty jest bardzo fajny i mi się podoba. Ale kolejną rzeczą, którą będziemy robić, to oczywiście śniadanie. Wypadałoby coś zjeść i teraz będziecie decydować o tym, czy jemy w domu, czy jemy na mieście. Ja już się ubrałam, pomalowałam i teraz kolejną rzeczą, o którą was będę prosić, żebyście wybrali, to śniadanie. Czy mam zjeść w domu, czy mam zjeść na mieście? Decydujcie. Dobra, zdecydowaliście, że idziemy jeść na miasto. Pojedziemy sobie do spaghetterii, bo ja tam uwielbiam makaroniki, bo okazało się, że jest już dość późna godzina, bo jest już gruba po 12 i nie załapiemy się raczej na żadne śniadanka, chociaż jest tam oferta śniadaniowa i może zdążymy, ale to zobaczymy. Najwyżej po prostu zjem sobie jakiś makaronik. Dobra, my już jesteśmy w restauracji i tym razem stwierdziłam, że dam wam wybór, co będę jadła. I do wyboru będą dwa makarony. Jeden to będzie mój ulubiony makaron, a drugi to frutti di mare, czyli z owocami morza. Ja generalnie bardzo lubię krewetki i kalmary, które są tutaj, ale na przykład takie małże ośmiorniczki, no to już tak średnio. Więc no, dam wam wybór, zobaczymy co wybierzecie. Dobra, my już jesteśmy na miejscu i tym razem do wyboru dam wam dwa makarony. Pierwsza opcja to będzie mój ulubiony makaron, a druga opcja to będzie frutti di mare, czyli z owocami morza. Wybierajcie. Dobra, minęło 11 minut i jest 50 na 50. I uwaga, patrzcie na te głosy. Niesamowite! Wygrało dwoma głosami, że mogę sobie zamówić co chcę. W sumie cieszę się, ale byłam ciekawa, jak to będzie smakować, bo nigdy nie jadłam ośmiorniczek i byłam ciekawa, jak to będzie smakować. Wiem, że małży nie lubię, ale no, trudno, tak wybraliście, więc zamawiam sobie moje ulubione makaron porcini z grzybkami. Coś wspaniałego. Proszę państwa, przyszło do mnie moje jedzonko. Jest to makaron porcini, taki z grzybkami. Jezu, to jest najlepszy na świecie. Z makaronem penne, z kurczaczkiem. No nic, zajadamy. Uwielbiam. Dobra, my już zjedliśmy i tym razem będę się was pytać o napiwek. O to, jaki mam zostawić napiwek. Czy mam zostawić duży napiwek, czy mały napiwek. Taki, wiecie, zwykły, standardowy. Ja już sobie pojadłam i tym razem proszę was, żebyście wybrali, jaki mam dać napiwek. Czy mam dać duży, czy mały napiwek.
większością głosów, bo aż 82% było na duży napiwek. Za całość zapłaciłam około 52 zł, a zostawiamy napiwek 70 zł, więc to jest ponad 100%, dość sporo. Mam nadzieję, że pani się ucieszy, a my już lecimy do kolejnej aktywności. Dobra, my jesteśmy tym razem w galerii i chciałabym iść na jakieś małe zakupy. I teraz pytanie do was, czy mam zrobić zakupy dla siebie, czy może mam coś kupić dla widza, jeżeli takiego spotkamy. Zaraz będziemy decydować i się przekonamy, co wybierzecie. Moi drodzy, jesteśmy teraz w galerii i teraz pytanie do was, czy mam kupić coś dla siebie, czy mam kupić coś dla widza, jeżeli takiego spotkam. Decydujcie. Dobra, mamy już wyniki, minęło około 5 minut i mamy 57% na widza i 43% na siebie. Także idziemy oczywiście do Bershki, tam gdzie zawsze, tam ogólnie spotykam właśnie was najczęściej, dlatego w sumie, że najczęściej sama tam chodzę. Poudajemy teraz, że coś oglądamy, że coś tutaj niby czegoś szukamy dla siebie i może ktoś do nas podbije, chociaż jest środek tygodnia, więc to też może być utrudnienie. Ale w sumie macie wakacje, więc dawajcie. To nagrywam taki odcinek, że Instagram decyduje o całym moim dniu i właśnie poszłam sobie na zakupy i Instagram zdecydował, że mogę coś kupić dla widza, więc jeżeli masz tutaj jakąś rzecz, to mogę ci jedną rzecz kupić, jakąkolwiek. Dobra. Możemy się przejść, coś sobie wybierzemy. Dobra, czyli idziemy do kasy i na pewno do wstępniczka, tak? Dobra, super, chodźmy. Proszę bardzo. Dziękuję za udział w odcinku. Dobra, strasznie szybko poszło, w zasadzie pochodziliśmy w tym sklepie chyba nawet nie 10 sekund i już dziewczyna do nas podeszła, bardzo fajnie, trochę się wiedziałam, że się trochę wstydziła, ale bardzo miła dziewczyna, kupiłyśmy spódniczkę, jak już widzieliście. Myślę, że teraz pójdziemy sobie do kolejnego sklepu, bo naprawdę strasznie szybko nam poszło i myślę, że wybierzemy się tym razem do H&M, tam też bardzo często was spotykam, to są w ogóle chyba moje dwa ulubione sklepy, tak, żeby chodzić do galerii, właśnie H&M i Bershka i zobaczymy, czy ktoś tam nas wyczai i czy coś sobie wybierze fajnego. Nagrywam taki odcinek, gdzie Instagram decyduje od dzisiaj o moim całym dniu i zadecydował, że mam coś kupić widzom, więc możecie sobie wybrać po jakiejś jednej rzeczy i mogę wam to kupić. Dobra. Bawcie się dobrze, odsunę się. Dobra, no i super. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To lecimy do kasy, chodźcie. Bardzo proszę, to jest dla was drugie. Dziękuję. No, także tyle. Dobra, słuchajcie, my już wyszliśmy ze sklepu, kupiłam dziewczynkom bluzy i w ogóle śmieszna historia, bo okazało się, że mamą dziewczynek, to znaczy mamą jednej dziewczynki, bo druga to była najlepsza przyjaciółka, okazała się pani Magda Staszkowska, piosenkarka, także nie poznałam pod maseczką, ale bardzo pozdrawiam. No, śmieszna historia, jestem w szoku w sumie. Nigdy mi się chyba nie zdarzyło spotkać znanej jakiejś osoby w Krakowie. Takiej jeszcze, albo chyba w ogóle w życiu. Nie zdarzyło mi się jeszcze spotkać takiej osoby publicznej, która nie jest youtuberem. Także no, bardzo ciekawe przeżycie, pogadaliśmy sobie. Teraz lecimy jeszcze kupić, muszę kupić wieszaki do mnie do domu. Wiem, że to już jest jakby tak poza nagraniem, ale mamy chwilkę czasu do kolejnej aktywności, którą jest, uwaga, uwaga, kolczyk w nosie. Tak, ostatnio właśnie mówiłam, że chciałabym sobie zrobić, ale się waham. Też ostatnio na Instastory coś o tym mówiłam, więc stwierdziłam, że taki odcinek to idealna okazja, żeby po prostu spytam was, czy mam to zrobić. Dobra, my już jesteśmy po zakupach i kolejne pytanie do was, to będzie coś niespodziewanego. Otóż pytanie brzmi, to czy mam zrobić sobie kolczyk w nosie, czy nie? Ostatnio właśnie mówiłam na Instastory, żebym chciała, ale się waham, więc zadecydujcie. No słuchajcie, większością głosów zadecydowaliście, że mam sobie taki kolczyk zrobić. Mam tutaj 71-29%. No i co, my już jesteśmy pod studiem, czekamy właśnie na swoją kolej i idziemy robić kolczyk. Dobra, jestem przerażona, tak teraz dopiero do mnie doszło, co ja robię. Moja mama mnie zabija, ale będę do niej chyba dzwonić, żeby nagrać reakcję. Zobaczymy, czy by nie chciała. O Boże. I teraz stajemy głowę do góry. Gotowa? O mamy to. Już? Okej. Dobra, zapraszam do nas. Dobry review. Jakie dziwne uczucie, tak jakby się miał jakiś smarg na mnie, czy coś. Nie no, spoko. Nie dotykam. Ogólnie to nieźle się wkopałam, bo ja myślałam, że jak mi ten kolczyk jakoś nie będzie bardzo pasował czy coś takiego, to ja go sobie po prostu wyciągnę i tyle, a widzieliście tam, Jojo nagrywał, on miał tyle tam zakrętasów jakichś dziwnych, że ja nie mam pojęcia, jak się tego pozbyć teraz. Ale chyba nie jest źle. Znaczy, myślę, że o wiele bardziej by mi się podobał, jakby był właśnie złoty. Zobaczymy jeszcze, jakie będą reakcje w domu, o ile ktoś w ogóle będzie u nas. No nie wiem, kurde, zobaczymy, jak to będzie. Chcę też zadzwonić do mojej mamy. Tylko nie wiem, czy uda nam się to nagrać, bo nie wiem, czy ona będzie chciała. Ale no, na pewno mnie opieprzy. Na 100% mama to będzie załamana z tego, co ja zrobiłam w tym momencie. Ale w ogóle jakie dziwne uczucie. Czuję się, jakbym miała cały czas coś takie smarki, jakbym chciała podciągać na zewnątrz, nie?
strasznie dziwne. Przekucie bolało mnie chyba bardziej niż ten industrial. Na industrialu zrobiłam tylko skwaszoną minę, a tutaj no przekleństwo soczyste się musiało wyrwać. No nieprzyjemne uczucie, ale takie do przeżycia, no tak. Wydajcie znać w ogóle, czy jak według was wyglądam. Ja tutaj cały czas widzę, że mi krew leci z tego, więc też nie jest to jakieś najpiękniejsze, ale no tak wybraliście. Jak ktoś to na was będzie. Wróciliśmy do domu, Patecki ma streama i jest jako jedyny w ogóle w domu. Nie pojechaliśmy na drugą chatę, bo tam mają jakieś spotkania ważne, no nieważne. Patec ma streama, więc teraz musimy się tak szybko jakoś tam przemknąć, żeby zobaczyć jego reakcję. Tak, żeby czat nie zobaczył, że mam tego kolczyka. Już go sobie trochę przemyłam, ale cały czas czuję, że mi tutaj leci ta krew tak leciutko. No ale nic, dobra, chodźmy. Taki malutki i nie wiem, co malutki jest. Murczyk z maniura! Czacior, Murczyk jest maniura! Murczyk z maniura! Zrobiłam sobie jakby to film typowo, nie? Bo się zastanawiałam właśnie na... Ej, ale zrób sobie taki okrąg. Właśnie chciałam. Okrąg jest lepszy, nie? Ja w ogóle chciałam, że jakby mi nie pasowało, to to wyciągnę. A to ma tyle zakrętasów tam, że nie jestem w stanie tego wyciągnąć i muszę, no i muszę na razie się przyzwyczaić, nie? Ale ogólnie to ja to zrobiłam tak typowo, wiesz. Ale mi się podoba, jak ogólnie dziewczyny mają kolczyki. Mi się naprawdę podobają na przykład kolczyki, jak są w sutkach u kobiet, ale aczkolwiek nie wymagamy tego, ponieważ to też jest bolesne, coś tam i w ogóle też może być prowadzić do jakichś tych. Ale nie no, mi się podoba Murczyk, tylko czekam na kółeczko. Ja też czekam. Z kółeczkiem. To mi się to no. Ale nie, nie jest źle, nie jest źle. Tak. Fajnie. Idę zadzwonić do mojej mamy. Moja mama mnie lepiej niż ten, wygląda lepiej niż Karol. Tak? Jak się zrobił sobie kolczyk. Ja nie widziałam właśnie z tym kolczykiem, więc no. No Karol wyglądał dramatycznie. A Jojo, ty sobie nie robisz kolczyka? Nie, dziękuję. Powiedziałam mojej mamie, że zaraz do niej zadzwonię, żeby nagrać reakcję. Boję się. Z takim, wiecie, jak przychodzicie do domu, z jakimś przypałem, jak ja przyszłam do domu i miałam kolczyk w wardze, moi rodzice o tym nie wiedzieli, nie róbcie tak nigdy. To ja pamiętam, że weszłam do domu i weszłam tak i później Nie wiem, sobie miałam w głowie, przecież wiadomo było, że to zobaczą, no nie? No i moja mama od razu oczywiście szczaiła, że coś jest nie tak i dostałam taki opieprz. A najlepsze jest to, że na następny dzień, bo mojego taty akurat wtedy nie było w domu i jakby widziałam się z nim dopiero na następny dzień rano i zeszłam sobie na śniadanie i tak jem sobie jakąś bułkę, a on w ogóle nic nie zauważył. Dobra. Elo. Hi. Cześć. Wiesz, że zrobiłam sobie kolczyk w nosie? Pokaż. No ładnie. Ładnie? Ej, myślałam, że powiesz, że co ty wymyśliłaś i w ogóle. Nie, no w nosie mi się podoba, ale nie rób już sobie nigdy więcej. No. Dobra, okej, okay, czyli... Czasami, żebyś mi w wargę, broń Boże, nie robiła. No bo nie, nie. Dziurę. Nie, no wargę jest już zaliczona, ale... No. Nie, ładnie, mi się podoba w nosie, okej, okay, ładnie. O, no to miłe zaskoczenie, bo właśnie mówiłam tutaj widzom, że na pewno mnie okrzyczysz i powiesz, że oszalałam czy coś takiego. No, także to była reakcja mojej mamy. Powiem wam, że zaskoczyłam się i to dość poważnie się zaskoczyłam, że powiedziała, że ładnie, bo moja mama jest ogólnie taką bardzo, znaczy zawsze była bardzo taką przeciwniczką kolczyków, kiedyś była przeciwniczką tatuaży, chociaż teraz sama ma dwa, bo jak ja zaczęłam sobie robić, to sama chciała, żebym ją zapisała, nawet ostatnio miała, jak przyjechali po mnie do Krakowa, to miała iść na tatuaż, ale niestety się nie udało, ale może kiedyś nagramy taki film, jak zabieram moją mamę na jakąś dziarkę czy coś tego typu. No, także myślę, że to już by było na tyle w tym filmie. Wydaje mi się, że koniec emocji na dzisiaj z tym kolczykiem. Zresztą zaraz będziemy mieli streama, przyjeżdża Kasia, Łuki i będziemy siedzieć, także no, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, to zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę i suby na kanale, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Ja się już z wami żegnam i do kolejnych filmów. Pa!